Siemanko, pozdrawiam wszystkich, z tej strony Paweł Moto. I korzystając z tego, że pędzę sobie po autostradzie tutaj do roboty, to chciałbym poruszyć temat, który obiecałem poruszyć jeszcze, jak się odbywały wraki. A konkretnie temat, jeden z wielu tematów, które są do poruszenia, ale pierwszy z nich to opony w kategorii cywil i w ogóle kwestia samochodów w kategorii cywil. Chciałbym, abyście pod tym filmikiem wypowiedzieli się, co uważacie na ten temat. Moje osobiste zdanie jest takie, że kategoria cywil powinna jak najbardziej przypominać samochód kupiony po prostu przez zwykłego cywila, czyli człowieka, który nie jest związany z kategorią 1600, 2.0, z całymi profesjonalnymi wyścigami, tylko po prostu przez gościa, który sobie kupił samochód za 500 zł i chce sobie pościgać się we wrakach. Aby miało to sens, no to musi konkurować z ludźmi, którzy mają podobne samochody jak on. I zaczynam tutaj od ogumienia, czyli powiedzmy sobie, ja uważam, że na wrak race w kategorii cywil powinny być dozwolone tylko i wyłącznie opony letnie i zimowe. Żadne inne szutry, żadne nacinki, wiodełki, nic więcej. Tylko letnie, zimowe, czyli takie, na których normalnie samochody będą do kupienia, powiedzmy sobie, nie wiem, ze złomowiska, czy ściągnij sobie z Niemiec, na zimowych albo na letnich oponach. Koniec tematu. Moim zdaniem tak powinno być. Letnie albo zimowe, bez żadnych przeróbek i tak dalej. Teraz kwestia dalej. Była ostatnio taka sytuacja na jednym z wrakrejsów, że facet drugiego faceta się czepiał, że on ma w cywilu klatkę spawaną. No kochani, to już jest bez sensu, żeby o takie rzeczy się czepiać, dlatego że klatka jest tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa danego zawodnika. Jeżeli facet czuje się bezpieczniej w klatce i na pewno tak przecież jest, no to jak najbardziej niż tą klatkę montuje, przez tą klatkę jest cięższy. Także to jest, jak dla mnie, to jest oczywiście wybór zawodnika. Jeżeli chce sobie wmontować klatkę w cywilu, to jak najbardziej do tego zachęcam, polecam, wręcz bardzo, bardzo mądry pomysł. No i wyposażenie. Moim zdaniem powinien mieć wszystkie części oblachowania. Wiadomo, że to jest tak, że czasami czegoś brakuje, natomiast na pewno nie może być jakichś modyfikacji, przeróbek, wyciągania chłodnic, urywania, nie wiem, części samochodu. To są sytuacje po prostu no, niedopuszczalne, moim zdaniem. Wypowiedzcie się na ten temat, bo dobrze by było, jakby wszyscy po prostu ustalili sobie pewne sprawy na nadchodzący 2021 rok, tak żeby po prostu już nie było sytuacji, że przyjeżdżają na ścigać się w kategorii cywil, mają nie wiadomo jakie opony, szutrowe czy coś tam. Chodzi o to, żeby wszyscy, jeżeli się zapisują do cywila, mieli pojęcie o tym, że zapisują się do kategorii, w której są opony letnie albo zimowe i to wszystko. Pozdrawiam w ogóle Was wszystkich w tej całej pandemii. Przykro, że tak się wydarzyło na tym świecie i w kraju. No ale jak widzicie, sytuacja jest dosyć poważna i nie można sobie z tego robić jaj. Tak samo nie można sobie z tego robić po prostu zagrożeń na zawodach. Także mam nadzieję, że szybko temat wróci do względnej normy i mam nadzieję, że będziemy mogli przeprowadzać zawody tak jak dawniej. Tego sobie i Wam wszystkim życzę. Pozdrawiam, hej!